Mam kryzys już. Zawsze jak była druga konferencja na czuwaniu, to ja już szedłem gdzieś spać, a niestety dzisiaj nie mogę i myślę, że wy też może nie zaśniecie. Kochani, tutaj przed rozpoczęciem przerwy taką śpiewaliście piosenkę, że nie ma takiego jak Jezus, prawda? Jak to nie ma takiego jak Jezus? To herezja jest. No jak? Przecież w imię Jezusa się gromadzimy, a mówicie, że nie ma takiego jak Jezus. A ja wam mówię, że taki jest. Słuchajcie, i wszystkim, którzy mają jakieś takie wątpliwości dotyczące Pana Boga, czy On jest, czy Go nie ma, czy On żyje, czy działa, to taka krótka opowiastka. Otóż przyszedł, inaczej, pewien facet poszedł do swojego kolegi, przyjaciela, fryzjera, aby się ostrzyc. No i tam na tym fotelu, jak to u fryzjera, no gada się o różnych tam rzeczach, mniej lub bardziej ważnych, i nagle rozmowy zeszły na temat wiary Pana Boga. No i ten fryzjer mówi tak: Pana Boga nie ma. Pana Boga nie ma, bo jakby Pan Bóg był, to by nie było tylu cierpienia, tylu chorób, tylu wojen, tylu porzuconych, osamotnionych dzieci, tyle rozwodów. Jak patrzę na to zło całe na świecie, to mówię, że Boga nie ma. A to ten mężczyzna, siedząc na tym fotelu, no chciał coś odpowiedzieć, jakoś zripostować, obronić swoją wiarę, ale no nie potrafił w żaden sposób. I kiedy tak wychodził z tego salonu fryzjerskiego, próbował jeszcze coś, jakąś odpowiedź znaleźć i wychodząc zauważył młodego chłopaka słuchającego muzyki w długich włosach. I tak popatrzył na niego, wziął tego chłopaka z powrotem tam do fryzjera, do tego swojego kumpla i mówi tak: słuchaj, fryzjerzy nie istnieją. Jak to fryzjerzy nie istnieją? Fryzjerzy nie istnieją. No jak to fryzjerzy nie istnieją? Przecież ja stoję tu przed tobą, jestem fryzjerem, strzygę ludzi. On mówi: nie, fryzjerzy nie istnieją. Bo jakby fryzjerzy istnieli, to by nie było ludzi z długimi włosami. Na to fryzjer mówi: no nie, no jak? Ludzie z długimi włosami są, ponieważ do mnie nie przychodzą, żeby się ostrzyc. No właśnie, tu jest klucz. Dlatego jest tyle zła, tyle cierpienia, tyle łez, tyle wojen. Bo człowiek nie przychodzi do Boga i Boga nie zna. I sądzi, osądza w swoim mniemaniu, że Boga nie ma, że to cierpienie to jest przez Niego. Najlepiej wszystko na Pana Boga zrzucić. To jest bardzo fałszywy osąd. Pan Bóg jest, Pan Bóg działa. Chociażby w tym naszym osądzaniu samych siebie, w tej spowiedzi świętej, w tym czasie przepięknych spowiedzi, kiedy Bóg dotykał naszych serc, bo sam też byłem u spowiedzi jeszcze przed pierwszą konferencją, Bóg dotykał naszych serc. Kiedy czujemy w sercu takie drapanie, takie kucie, to znaczy, że mówi do nas Bóg. To jest najprostszy sposób, żeby Pana Boga poczuć. Tak więc przedwcześnie nie osądzajmy, że Pana Boga nie ma. Jeśli czujemy, że gdzieś mamy jakiś kryzys, to wykorzystajmy go na to, żeby na nowo Pana Boga w swoim życiu odnaleźć. Mamy przepiękne Słowo Boże. Mamy sakramenty, mamy Kościół. Każdy może się w jakiś sposób odnaleźć. I tak Boga w swoim życiu odnaleźć i poznać. Kochani, teraz chciałbym powiedzieć o sądzeniu. O sądzeniu bliźnich. I dziś mamy takie słowo na to czuwanie z pierwszego listu do Koryntian. Święty Paweł pisze tak: przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Nie ma prostszego tekstu, żeby nam to ukazać. Tylko Jezus Chrystus jest prawdziwym sędzią.
Mówimy, że Adwent przygotowuje nas na ostateczne przyjście Chrystusa, który będzie sądził niebo i ziemię wszystkich ludzi. Owszem, będzie sądził. I będzie sądził nas przede wszystkim z miłości. I Bóg patrzy na każdego z nas przez perspektywę miłości, przez to, jak nas ukochał. I tylko Chrystus wie, co jest ukryte w ciemności i On zna zamiary ludzkich serc. Dlatego nie możemy się stawiać nigdy w roli sędziego, bo nigdy nie wiemy, jaki ten człowiek obok nas ma rodowód, jakie w życiu miał problemy, co go spotkało w dzieciństwie, czy był sam, czy nie zaznał miłości. To wszystko ma wpływ na nasze życie. I kochani, jak ukazać miłość Chrystusa? Trzeba by było spojrzeć na cały świat Jego oczyma, oczami Jezusa. I kochani, jest taki przykład. Wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem i na drodze leży rozjechany pies. I co sobie wtedy myślimy? O, biedny futrzak, rozjechany, szkoda. Fu, jakaś padlina, jakieś tu ścierwo leży, jakieś robaki. Fu. A co by powiedział Pan Jezus? Jakie ten pies miał piękne zęby. Właśnie tak patrzy Jezus. Zupełnie inaczej niż człowiek. Z zupełnie innej perspektywy. W internecie w czasie Adwentu jest wiele internetowych propozycji skupienia i rekolekcji, w których również można Pana Boga spotkać. I takie fajne rekolekcje prowadzi ojciec Adam Szustak. Kojarzycie takiego? Kojarzycie? Nie kojarzycie. Taki duży, gruby, łysy dominikanin, ojciec, który prowadzi rekolekcje internetowe, zatytułowane Jeszcze 5 minut. I codziennie rano ukazują się tam takie 5-10-minutowe fragmenty na dany dzień. I jeden fragment rozwalił mnie na łopatki. Fragment o gumiakach, jak opowiada o gumiakach. Ktoś słyszał? No to jak nie słyszał, to ja powiem. Tam słyszeli. Warto to przytoczyć. Otóż w 1983 roku organizowano w Australii taki super, ultra, ekstra maraton, w którym trzeba było przebiec 875 kilometrów. To tak jak, nie wiem, z Braniewa czy z Pieniężna do Częstochowy jeszcze na Giewont. To taką trasę trzeba przebiec. I zazwyczaj to gdzieś wytrenowanym sportowcom zajmowało 7 dni, 7-8 dni. No i postanowili zrobić taki super ekstra maraton dla takich ludzi zaprawionych w bieganiu, zaprawionych w bojach, którzy znają się na rzeczy. I zapisało się wielu tam sportowców. No i kiedy tam się zapisywali, już się gromadzili zawodnicy na starcie, przyszedł człowiek. Miał 62 lata bodajże, nazywał się Cliff Young. Przyszedł w jakichś starych, roboczych jeansach, wytartych i w gumiakach, w takich kaloszach. Się wszyscy zaczęli z niego śmiać, że przyszedł po autografy od tych sportowców, co będą za chwilę biec. Co się okazało, że podszedł tam do pani do okienka i mówi, że on też chce biec, że chce numer startowy. Wszyscy tak popatrzyli na niego. W ogóle co to za kosmita jakiś? W gumiakach będzie bieg, w kaloszach. No ale dali mu ten numer startowy. No i ustawił się na starcie. Przygotowując się do tego maratonu, sportowcy musieli się wyćwiczyć odpowiednio. I zawsze po jednym dniu biegu musiała nastąpić regeneracja organizmu. Musieli przespać 6-7 godzin. I temu Cliffowi Youngowi nikt o tym nie powiedział. On biedny o tym nie wiedział. No i kiedy wszyscy ruszyli, wszyscy zaczęli biec, ten Cliff Young, no powiedzmy, że nie biegł, tylko tak człapał. Człapał w tych kaloszach, w tych gumiakach, wszyscy tam go już prześcignęli dawno.
I kiedy minął pierwszy dzień, wszyscy tam sportowcy się położyli, pomyśleli o tym chłopie w tych kaloszach, jak on tam w ogóle biegł, pewnie już nie biegnie, gdzieś tam padł pewnie po drodze. Co się okazało, że ten Cliff Young, nikt mu nie powiedział, że trzeba odpoczywać. I on tak człapał, prześcignął tych wszystkich maratończyków, którzy tam spali i jako pierwszy przybył na metę. I ani godziny nie przespał. A dlaczego? Okazało się, że ten Cliff Young pochodził z rodziny pasterskiej. Był pasterzem i mieli gdzieś około 2000 owiec. I nieraz na rozległych pastwiskach te owce musiał zaganiać. I w tych dżinsach i w tych takich gumiakach, w tych kaloszach za tymi owcami biegał. Nieraz biegał bez przerwy non-stop 3 dni i 3 noce bez snu. I sobie chłop pomyślał, że skoro może przebiec 3 dni i 3 noce, no to tam 2 dni więcej nie zrobi mu różnicy. No i jak pomyślał, tak zrobił. Wszyscy na mecie zaczęli się dziwić. No jak to taki stary dziadek, 62 lata, takich sportowców prześcignął. I kochani, zobaczcie, jak nie można osądzać człowieka po pozorach. Zobaczyli jakiegoś dziadka w kaloszach, w obdartych łachach, który do tego człapał. Jakaś beznadzieja w ogóle, co to ma być? To jest jakiś sportowiec w ogóle, z kim on się równa? A jednak okazał się najlepszy ze wszystkich. Kochani, to jest przykład dla nas, że nigdy nie wiemy, jaką historię życia miał człowiek obok nas, którego być może wyśmiewamy. Być może widzimy jakiegoś pijaka, który leży na ławce i myślimy o pijak. A kto wie, a może rodzina go wykantowała, może banki oszukały, może choroba go zniszczyła. Nie wiemy nigdy, co siedzi w człowieku. My tak jak ci sportowcy widzimy tylko to, co z wierzchu. Widzimy te gumiaki, widzimy te obdarte łachy, ale nie patrzymy w serce człowieka. I to jest nasz błąd i w tym się gubimy, bo czujemy się lepsi od innych. Stajemy się sędziami. Osądzamy innych według naszego patrzenia, a tak nie można. Bo w przeciwieństwie do Boga nie znamy ludzkiej historii, nie znamy ludzkiego serca. Nie wiemy, co człowieka motywowało do takich, a nie innych decyzji. I sam wiele razy łapałem się na tym, że nigdy nikogo nie można osądzać. I przepiękną nauką dla każdego księdza jest konfesjonał, jest spowiedź święta. Kiedy przychodzi do mnie młody człowiek, który ma swoje problemy, ma swoje grzechy, próbuje Boga odnaleźć. Ja go nie mogę osądzić. Nie mogę nawet źle o nim pomyśleć, bo sam nie jestem święty. Przypomnijmy sobie scenę, kiedy Chrystus mówi: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. I kochani, kiedy zobaczymy gdzieś na ulicy leżącego bezdomnego, to pomyślmy sobie i przypomnijmy, że Jezus właśnie do takich przyszedł. Że kiedy widzimy gdzieś na drodze ekspresowej jakąś tirówkę, to pomyślmy, że właśnie Jezus do takich ludzi przyszedł. My byśmy już od razu zaszufladkowali, że taka, owaka, że grzesznica, to samo czynili faryzeusze, a Jezus patrzył inaczej. Kto z nas jest bez grzechu? No i sam Jezus mówi przepiękne słowa, że nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. A my dzisiaj zastanówmy się, czy my stajemy się zdrowsi przy Jezusie?
Czy Jezusa szukamy, czy sami dla siebie stajemy się lekarzami, sami dla siebie wiemy, co jest najlepsze? Kiedyś, już ten przykład mówiłem, ale poznałem Gacka, tego, co prowadzi czuwania. Wiecie, Wojtek Kuczyński, taki z brodą duży. Zobaczyłem go pierwszy raz, ja tak patrzę, mówię, a kto to jest? Taki tu zarośnięty, bluza w ogóle z kapturem jakaś, tu włosy długie jak nie wiadomo u kogo, taki zarośnięty, taki idzie, taki jak kaczka, trochę jak ja. A później się okazało, że to będzie Gacek, mój przyjaciel, i do tego jeszcze wstąpi do klasztoru. No to tego, to bym się w życiu nie spodziewał. Nigdy nie osądzajmy po pozorach, bo nie wiemy, co w człowieku drzemie. Tak jak tego Cliffa Younga, tego biegacza, tam wyśmiali, że a w gumiakach biegnie. To co, że w gumiakach? Ale Pan Bóg go kocha, widzi jego serce, widzi jego zamiary. I kochani, przede wszystkim mamy sądzić siebie. Dzisiaj to mam nadzieję, że uczyniliśmy. Już za parę dni święta. Za parę dni Wigilia, wspólny opłatek, wspólna pasterka. I zróbmy wszystko, żeby te święta znowu nie były przejedzone tam przy makowcu, czy tam przy jakichś tam babkach, czy zającach, czy biszkoptach. Zające to w Wielkanoc. Chociaż Wielkanoc już też niedługo. Święta, święta i po świętach. Oby tak nie było. Oby święta coś w nas poruszyły. Oby święta coś w nas zmieniły. Niech Chrystus rodzi się dzisiaj w naszych sercach. I dzisiaj ci, którzy skorzystali ze spowiedzi świętej, ci, którzy jeszcze skorzystają, i dzisiaj już może być Boże Narodzenie w waszym sercu. Tylko musimy zawsze stawać w prawdzie. A naszą prawdą jest Jezus Chrystus i musimy się wzbić na Jego poziom. Poziom miłości Chrystusa, którego drogi są inne od dróg człowieka i Jego myśli są inne niż myśli ludzkie. O tym pamiętajmy i dzisiaj na mszy świętej w sposób szczególny zaprośmy Chrystusa do naszych serc, aby jedynie On był naszym sędzią w naszym życiu, abyśmy nigdy nie stawiali się na miejscu Boga, abyśmy nigdy nie byli jak pierwsi rodzice. Pierwsi rodzice zgrzeszyli pychą i to pycha jest pierwszym z grzechów głównych. Nie nieczystość, nie zabójstwo, tylko pycha, bo człowiek chce być taki jak Bóg. To jest właśnie problem dzisiejszych ludzi. Ale na to trzeba życia w prawdzie i wiele pokory. I także dzisiaj towarzyszy nam Matka Najświętsza, ta, która była pokorną służebnicą Pana, która już od początku nie miała łatwego życia, ale to właśnie ją wybrał Bóg, prostą dziewczynę z Nazaretu. Pan Bóg lubi to, co proste, lubi to, co zwykłe, nie lubi fajerwerków. I dzisiaj jeszcze powierzmy nas samych, naszych bliskich, Matce Najświętszej, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Wstajemy, że budzimy się już. Budzimy, bo kolejny punkt naszego programu.